witam serdecznie. 26 września 2011. Kijkowy szlak, słubickie łąki. Chłodnawo od rana. Dużo rosy na łąkach. No, ale w końcu 26, jakby nie było wrzesień. Czyli złota polska jesień się zaczęła. Dzisiaj kilka słów na temat taki bardzo mocno biznesowy, ale to bardzo mocno, na temat telefonu, czyli po prostu telefon. Fantastyczne urządzenie. Rozwój telekomunikacji dzisiaj sprawia, że jesteśmy dostępni wszędzie. Możemy właściwie każdego złapać wszędzie, prawda? Możemy z nim porozmawiać. Fantastyczne urządzenie. Fantastyczne urządzenie w biznesie, pod warunkiem jednak, że będziemy je w właściwy sposób wykorzystywać. I właściwie jak ktoś zaczyna biznes i zaczyna mówić o telefonie, to mówi, no wiesz co, co tam, ja nie umiem dzwonić, nie umiem rozmawiać z ludźmi. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że tak naprawdę w biznesie marketingowym, w budowaniu swojego przedsięwzięcia Staitanoni, telefon służy tylko do umówienia spotkania. Bardzo, bardzo ważne. Dzwoniąc do kogoś, naszym zadaniem jest dowiedzieć się, czy interesuje go zarobienie dodatkowych pieniędzy. I jeżeli tak, to umawiamy z nim spotkanie. Telefon nie jest urządzeniem, przez które mamy pokazywać prezentację. Nie jest urządzeniem, przez które mamy namawiać ludzi, że mamy coś bardzo dobrego, znakomitego, że to im się po prostu no nie tyle przyda, ile jest niezbędne i konieczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to urządzenie nie jest w stanie przekazać pełnego obrazu całej naszej oferty. Nawet gdybyśmy mieli wideotelefon, byśmy komuś coś tam malowali, no to byśmy może byli kroczek dalej, ale to też nie jest to, co bycie razem, ramię w ramię, co pokazanie na osobistym spotkaniu, prezentacji, czy na jeden na jeden, czy na spotkaniu otwartym i tak dalej, i tak dalej. Dlatego webinar służy tak naprawdę tylko do umówienia spotkania, do ustalenia spotkania, do umówienia się na ten dzień i godzinę prezentacji, do zrobienia czy upewnienia się przed spotkaniem, że osoba pamięta o terminie i że będzie, a później już w tej następnej fazie, a to już jest troszeczkę inna sprawa. Wtedy możemy o paru rzeczach rozmawiać przez telefon. Oczywiście follow-up również potrzebuje być zrobiony osobiście, nie przez telefon. Przez telefon znowu umawiamy tylko spotkanie. Natomiast jakieś kwestie promocyjne, później kwestie związane z wyjazdami na różne rzeczy, z różne inne sprawy. Oczywiście telefon staje się już wówczas do takiej osoby tym narzędziem znacznie, o znacznie szerszych możliwościach. Daje nam większe możliwości. Ale pamiętajmy, w pierwszej fazie jest to urządzenie tylko do umówienia spotkania. Nie próbujmy robić prezentacji przez telefon, bo jeżeli będziemy tak robić, to będziemy bardzo szybko stwierdzać, że po prostu tego nie da się zbudować. No bo przez telefon nie da się zbudować. Tylko przez telefon. Trzeba się spotykać. Telefon służy do umawiania spotkań. Wiem, że mówię o czymś oczywistym dla ludzi, którzy budują to przedsięwzięcie. Ale często rzeczy oczywiste wydają się bardzo trudne i kiedy podnosimy słuchawkę, znów komuś zaczynamy tłumaczyć, prawda, jak to wygląda, o co tu chodzi, że to jest świetne, piękne, wspaniałe, że mu bardzo pomoże. I po tym telefonie mówimy, kurczę, co się dzieje, znowu nie chcę, prawda? Telefonicznie umawiamy tylko spotkania, powtarzam jeszcze raz. Tylko umawiamy przez telefon spotkania. Nie opowiadamy żadnych historii. Tyle na dzisiaj. Do jutra na Kijkowym Szlaku. Hej!